odnoszenia. Wcześniej jechaliśmy ciągnikiem, a teraz razem maszynami. Oj! Jest droga, po której Filip zasuwa. O! Zaraz mu podpowiem, jak ma jeździć. Znowu będą hejterzy pisać. Uczę, jak sam nie potrafię. Śmieszne to jest. Filip! Poczekaj! Wiesz co? Ty jak jedziesz, nie? To patrz, ty tak bardzo blisko masz te kolana tutaj i bardzo blisko masz tego motocykla, nie? Ja ci pokażę, jak masz jeździć, dobra? Potem sobie popatrzysz, ja ciebie wyprzedzę i zobaczysz, jak ja stoję. Ja ci trzymam motor, a ty ustań. No, ty tak, nie? Rozumiesz? A weź wyprostuj te nogi. O, tak, do tyłu, tyłek do tyłu. Coś takiego, tu szeroko. Tu szeroko, na byka. Tak, o tak. I tak masz jeździć, rozumiesz? Szeroko łokcie, dobra? Wiesz, o co chodzi? No bo teraz tak, tu współgrasz z przodem, czyli z amortyzatorami. Masz tak ustawione ręce pod amur, rozumiesz? Dociążasz tył teraz, bo jesteś wysunięty do tyłu. I trzymasz dobrze motocykl. I nogi blisko silnika. Bliżej, tak. O. Dobrze. I tak masz jechać. I teraz jak będziemy jechać, pamiętaj, żeby tą pozycję trzymać. No. Zapamiętasz tą pozycję? Tu szerzej łokcie. Tak? No. Okej, os? No to dobra. To jedziemy dalej. Potem pojedziemy na asfalt, to na kółku trochę. Dam ci kamerę, to mnie nagrasz. Gdzie? Proszę? Na asfalcie? No, jak będziemy wracać. No. To ja ci dam kamerę taką z plecaka. Chyba, że też będziesz chciał na koło dać. Nie. Co? Mogę później wyjść? Ale tu nie sięgniesz chyba. Ale możesz spróbować, no. No, zobaczymy. No, Filip, wyprzedzaj. Już lepiej, no. Żebym sąsiadowi tu po polu nie pojechał. Oj! Ale by wyglebił! Co zrobiłeś? Przednim. No to, no przed nim, ale słuchaj, to muszę znowu ci wytłumaczyć, no bo jak ty hamujesz, możesz przed nim, w sumie generalnie się hamuje dwoma, rozumiesz? Co? No dobra, ale przed nim jak hamujesz, to teraz ci pokażę, jak masz hamować. No ustań z powrotem. Jak ty zahamowałeś, tak? I tak zahamowałeś i taką pozycję miałeś. Do hamowania musisz się odsunąć do tyłu. Tak, i hamujesz dopiero, rozumiesz? Czaisz? No, no bo się mi tu wyglebisz, kuźwa. No to co, dobrze, że przyjechałem i ci to coś podpowiedziałem, nie? Tylko pamiętaj, trenuj tą pozycję cały czas. I pamiętaj, dohamowujesz, tak? Wyhamowujesz i już normalnie łapiesz pozycję. I pamiętaj, nie łokcie do środka, tylko na zewnątrz.
Bo też ci to, widzisz, przy hamowaniu to też ci pomoże, nie? I jak hamujesz, to ręce normalnie mogą być wyprostowane wtedy, no bo wiadomo, do tyłu się dosuwasz. Ja ci trochę pokażę, dobra? Zrobimy, dojedziemy tam do tego rzepaku, nawrotkę zrobimy. Ja będę jechał powoli i będę ci pokazywał, jak się hamuje, dobra? Kurde, w samą porę przyjechałem, bo byś mi się tu chłopaku wywalił. Trenuj! Filip! Poczekaj! A jak przyspieszasz, to się tu dosuwasz. I jak już przyspieszysz, to łapiesz pozycję. Patrz. Chyba jednak nie mogę umierać. Trzeba chłopaków pouczyć. Jeszcze. Jak przyspieszasz, nie, to od razu tu masz prędkość i tak. A teraz tak, jak będziesz miał tą pozycję, nie, do jazdy, nie, a jakbyś się jeszcze mocno wychylił do tyłu, tak żebyś miał nogi prosto i tak bardziej tu, to możesz wtedy sobie z gazu próbować go na koło, na stojące stawiać. Bo to ci się przyda do pokonywania przeszkód. Na przykład tam jest jakiś rów, to tylko więcej gazu, bach, ale masz dobrą pozycję i na koło normalnie, na stojąco. No to chodź, to pokażę, jak na to koło się na stojąco teraz daje. I pojedziemy na asfalt i trochę poupalam na tym, na tylnym, nie? To chodź. Ale jaja. Dobra. Szkoda paliwa, nie? Drogo to kosztowało nas. No i to, co ci powiedziałem, to sobie, wiesz co, trenuj pomału. I ten. I będzie ci lepiej. Nie wyglebisz się. Jesteś? Łetam, bo teraz to mu ładnie idzie. Od razu lepiej. Wiesz co, Filip? Wiesz, co by było dobre? Jakbyś tutaj położył motor i tak udał, że się przewróciłeś, to na miniaturkę by było. Co? Pasuje ci? Trzeba trochę, wiesz, zdramatyzować to. No trzeba. No trzeba, no. Chyba, że ja mój też obok położę.
Dawaj, chodź, kładziemy je. A ty mój tu. Tu na mój. Na mój go. O, tak, tu o tą kierownicę go oprzyj. Czekaj, daj go. Powiedzą ci, co tu koźwa robią, nie? No. Czekaj, żebym ci klamki nie złamał. Nie, to tak nie, musi być poważniej. Dobra, i się kładź tu na to. O Jezu, to szybko się połóż. Szybko połóż się. Tam. Dobrze jest. Ale jaja. Dobra. Szkoda paliwa, nie? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.